Pierwsze w komisji, jakie dostaliśmy, to jest Arda Biru, czyli na kraj, który historycznie zjednoczył Persję, z tego co ja wiem, no bo to właśnie dynastia tam Safawidów zjednoczyła. Kiedyś się o tym nawet czytałem, o tej Persji nowożytnej, już nic nie pamiętam. No tamte misje Arda Biru będą na początku po odbiciu no, dzisiejszego Azerbejdżanu i tak dalej, po odbiciu Tabryzu i tak dalej. Shirvanu. No i potem, żeby już się wbijać w Persję. To jest chyba nagroda za zrobienie tej misji Into Persia, że dostajesz The Rise of Ismail I. Ismail. No i będziesz mógł mu dać tron i on będzie miał 5-6-5, będziesz miał władcę bardzo dobry, jeszcze 15-latek, to jest najlepsze z tych wszystkich opcji. Będziesz mógł też dostać doradcę o 90% tańszego, czyli za darmo praktycznie. No albo jako generała. Też bardzo dobry generał, ale no ta opcja jest najlepsza. 5-6-5 to jest naprawdę idealny władca. Z tej chyba misji, Establish the Safavid Order, będziesz mógł no, robić te jakby zakony jak są w Iberii, tym razem Safavija chyba. One tutaj dadzą Local Missionary Strength, Local Manpower Modify i Local Recruitment Time. No, takie średnie jak na 100 punktów militarnych. Jedyne dobre jest to, że zwiększasz manpower o 2 na każdy state. Okej, okay, są też zmiany religijne, jest więcej sunnitów w Persji i są małe zmiany w idei Persji. Jest pierwszy development cost minus 5%. Persja to będzie tak dobry kraj pod devowanie po tej nowej aktualizacji. Okej, okay, są misje na Persję. Podobno to będą jedne z największych. No właśnie, 51 misji XD. 51 misji to ma najmniejszy kraj w Antebellum, no ale to tak swoją drogą. Nikogo nie dziwi, że moderzy pracują więcej niż twórcy giery. No już takie jest jakby, tak jest vibe gier Paradoksu. No tutaj mamy takie typowe misje podbojowe, na przykład żeby podbić Indię, co wcale nie będzie OP. Tutaj żeby podbić Egipt, żeby podbić Turcję, czyli będziemy mieli Imperium od Dunaju po Ganges. Chociaż też ważne, że podobno to będą nie permaklejmy, tylko klejmy czasowe. I tak będzie bardzo mocne. Tutaj są misje religijne, no pewnie będzie szyizm, sunnizm i zoroastrianizm. Znaczy zoroastrianizm i sunnizm na pewno, bo jestem na dole. O szyizmie nic nie widziałam. No i tutaj są misje tam kulturowo-ekonomiczne. No tutaj pisz, te klejmy nie będą permanentne. No i teraz zależy, kim utworzysz tą Persję. Jak utworzysz ją, no, Ardabilem, dostaniesz Legacy of the Safavid. I to będzie Missionary Strength plus 15%, Ulema Loyalty, Ulema Influence. Ulema Privileges, dość słabe. To jest moim zdaniem najmocniejsze z tych wszystkich dziedzic, czyli Legacy of the Timur. Dostaniesz Corporation Cost minus 5%, Mafia Autonomy Change i Years of Separatism minus 10%. To się aż prosi o idee humanistyczne, to Years of Separatism. No, tylko, no i tutaj jeszcze będziesz miał taką decyzję, State of Conqueror, i dostaniesz na 20 lat tańsze korowanie i prowincję Ruarskor Coast, ale to jest dobre, za dość spory koszt. Reform Progress Score minus 200% to jest no dużo. I Moff Diplomatic Power minus 2 miesięcznie, to jest naprawdę duża strata. Okej, jeśli utworzysz Mazda z Daranem Gilanem albo Pia Passem, dostaniesz to, Legacy of the Heirs, no i dostaniesz Reform Progress za każdego adwajzora administracyjnego, tego chyba nie ma w żadnym innym kraju. Free Politics na Late Game bardzo dobre i Cost of Advisor with Rural Religions minus 20% też bardzo mocne. Okej, okay, jeśli utworzysz, to jest już ostatnia z tych legacji. Legacy Seldżuka. No to będzie właśnie Legacja Seldżuka. Legacy of Seldżuk jako Akkoyullu albo Karakoyullu. Jakby co to wiem, że się to nie tłumaczy jako legacy, to jest tylko taki żarcik. No i to będzie bardzo mocne pod kawalerii. Kawalerii kost minus 25%. Wow. I tutaj wszędzie jest też druga opcja i ciekawe mi, co ona wybiera. Czy może dostać jeszcze jakiś inny typ rządów. Okej, okay, tutaj też z innych miejsc dostaniesz przekoksany przywilej dla burgersów, czyli Great Works of Iran. I no przeczytajcie sobie, to jest tak mocne, nie będziesz dostawał minusów do korowania, w sensie będziesz mógł korować w górach, tak samo nie dostajesz minusów do, w sensie nie będzie drożej dla ciebie nie korować, tylko dewować góry. Co jeszcze jak zagrasz sobie tym i dostaniesz tańszych adwajzorów, będziesz miał dużo punktów, jeszcze z idei perskich tańsze korowanie, jeszcze weźmiesz sobie infrastrukturalne i będziesz miał tak tanie korowania. Okej, okay, będziesz mógł dostać tańsze silki i różne tutaj rzeczy z twojego kraju. Okej, okay, będą misje takie jak Makilwa, jakby z relacjami z Persami, to tak samo, znaczy z Chińczykami, no to tak samo będą mieli Persowie podobne misje. Okej, okay, to jest ciekawe, z tej misji będziesz mógł dostać adwajzora wielkiego wezira z jednego z twoich tych estate'ów. Ciekawe eventy, będziesz mógł na przykład Grand Commander. Jeszcze on ma losowy poziom, więc to będzie fajnie, takie ryzykowne, ale dobre.
jeszcze dostaniesz na czas, kiedy on będzie Siege Ability plus 10% w tym przypadku. I Moth Military Power plus 1, bardzo mocne. Okej, te misje są bardziej memiczne, bo będziesz dostawał mniejsze szanse na Handic Accident i na Kometa Sea. No, na ten event z kometą, wiecie. Okej, będą kolejne stajty, czyli Gizliba, nie umiem tego wymówić. No, to będzie tak jakby pomieszanie szlachty z kozakami, moim zdaniem. Większe kawaleri combatability, więc by na pewno presja pod kawalerię będzie mocna. Morphy Military Power, ten przywilej Primary of. No, nie będziesz go mógł mieć jako szlachta, jak dasz tutaj, więc nie będziesz mógł mieć dwa razy punktów militarnych miesięcznie, niestety. No i z wszystkimi przywilejami, które są tu i też są szlachty, będzie tak samo. Też oni dadzą specjalną jednostkę Kizlibachi, tutaj oni są. Landfire damage plus 10. No, mocne, mocne. Tercio chyba jest mocniejsze, ale no. Jest to mocne. O, tutaj będzie się dostać z niektórych misji, na przykład Amrish Privilege plus 1 i tak dalej. Przywileje w sensie dla szlachta, Amrish to chyba szlachta, tam w tych krajach muzułmańskich. Okej, mamy tutaj tą jednostkę i też będziesz miał Gulmas, chyba Gulmas, no nie wiem. Ty będziesz dostał tańszych doradców, bardzo fajnych, w tym przypadku Disciplink. Ciekawe, czy to losowe będzie i oni też będą kolejnym estate'em. Tutaj z ciekawych rzeczy jest Local Manpower Modifier w wszystkich chrześcijańskich oraz zoroastriańskich prowincjach. To jest naprawdę mocne, 30% więcej. Infantry Combat Ability, to też jest ciekawe. Ciekawy przywilej. Ciekawe, czy będziesz mógł z tego, nie wiem, na przykład wyciągnąć 10%, bo jak tak, no to byłoby to ciekawe. Potem były jakieś zmiany tam wizualne z tymi misjami. No ogólnie fajne rzeczy, ale przejdźmy do ważniejszych rzeczy. Okej, to są misje szyickie chyba, tak. Ogólnie najciekawszą rzeczą tu jest, że będziesz mógł. Ej, nie wiem, czy to było pokazane, czy pisane. O, właśnie. No ja to zrozumiałem, nie pamiętam też, gdzie to było, bo już tu trzeci raz czytam, że będziesz mógł zrobić centrum jakby nawracania szyickie. No, czyli tak jak Nantebellum jest, jak grasz tam muzułmańską Persją. Też będziesz miał tą ciekawą mechanikę Persian Influence. Przynajmniej trochę, choć troszeczkę ubogaca dyplomacja, która i tak nie istnieje w tej grze, praktycznie, czyli Persian Influence. On będzie się zbierać i wydawać na dołączenie krajów pod twoją jakby sferę wpływów. I chyba będziesz mógł potem ją zmienić w zwykłą wasali. Jak nie, to bezużyteczne to jest kompletnie. No bo ci to, ten typ wasali to będzie raczej tacy trybutariusze, nie? Więc no, trzeba to zmienić po prostu w takiego wasala zwykłego. Chyba się da. To jest ogólnie moim zdaniem najciekawsza rzecz na razie pokazana, to że będzie można robić tak naprawdę pokojową Persję i wszystkich dołączyć do tej twojej strefy wpływu. No poza tym będziesz miał te trzy decyzje, a Koyulu ma podobne i Krakoyulu. I też będziesz miał eventy, żeby sobie no, nabić to i decyzje, ale mogą wejść źle te decyzje i tracić to Persian Influence. Okej, tutaj mamy zoroastriańską drogę misji. Zaczynasz z Dizosterem, jak idziesz w zoroastrianizm. No tak, jak wybierzesz tam zoroastriańską drogę, nie będziesz mógł się z niej wycofać. Już normalne i logiczne. I dostaniesz Muslim Revolt, no czyli będziesz musiał pewnie z buntami walczyć, ale moim zdaniem i tak warto, bo jak już przeżyjesz ten disaster, dostaniesz taką reformę rządów. Development cost minus 5%, kolejne minus 5%. Dostaniesz The Free Royal Fire Ability, interesujące. Nie wiem, co to jest. No, w każdym razie, Development cost, Missionary Strength plus 1, Tolerance of the True Faith plus 2, Monarch Administrative Skill plus 2, czyli będziesz miał genialnych władców i Innovative Gunnice plus 25%. Przepiękny typ rządów, wcale nie mocny, wcale. No ale przynajmniej jest to zrównoważone tym, że będziesz miał Disastera. Dostaniesz tutaj dalej jakieś misje i tak dalej. I tutaj dostaniesz Asha, jakiś typ rządów dosyć pomyślany, ten rosyjski z. Gdzie jest taki pasek jakby sił? Chyba w tych Stage Generals, jakoś tak. Okej, będziesz mógł tam zmienić sobie kraj na Eshra. Ja tam wolę Persję. Tutaj będziesz miał trzy jakby decyzje. Obie, wszystkie te trzy są fajne. Development cost minus 10% kolejne. Mofi Militar Power, Mofi Diplomatic Power, Aston Mofi Administrative Power, Reform Progress Quarrel. To jest najsłabsze chyba z tych wszystkich. A to jeszcze on Territory Dice Roll Bonus plus 1, czyli no mocne. Te trzy rzeczy są mocne. Okej, zrobisz, a może to tu jest to centrum jakby reformacji zoroastriańskiej, będziesz mógł tworzyć z misji. No to chyba stąd było to z tym centrum reformacji. W sensie reformacji, no. Centrum zoroastrianizacji. Będziesz miał z misji tutaj Reborn in Fire. O, gdzie to jest? Tu, czyli jedna z pierwszych misji. To w sumie normalne, potem jak już wszystko nawrócisz, to nie przyda ci się to.
dostali tam trochę bonusów, ci Zoroastrianie będą mieli obrońcę wiary. Zoroastrian Fate dostania, chyba będzie tak samo jak jest teraz, tylko no jest to Mofriasza, to wszystko, no ale jakby na dole, ale te bonusy normalne to były zawsze chyba. No i będą tam jakieś misje, które nawet nie obchodzą twórców tej gry i no kolejne będą Mameluki. To w sensie będą, o co ja powiedziałam. Kolejna Death Dark będzie o Mamelukach. Czyli nie wiem, czy dzisiaj, kiedy nagrywam i kiedy wyjdziecie ten film, czy jutro. No cóż, mam nadzieję, że film wam się spodobał. O Mamelukach raczej nagram. Mówcie, czy wam się podoba, że robię wam takie skróty, co nas czeka w kolejnych aktualizacjach, czy nie. Moim zdaniem uczciwa cena z tego DLC-ka to 30-40 zł, nie więcej. Mam nadzieję, że to nie będzie tak drogie w Domination, chyba oni sami nawet mówią, że nie, ale no 80 zł to coś takiego, to chyba się proszą o to, żeby tego nie kupować. Też będzie Bizancjum z tego, co wiem, w tym DLC-ku. Robione misje do Bizancjum, tak na samym zakończenie. Mameluki moim zdaniem będą mieli największe i mam nadzieję, że Koyulu i Kara Koyulu też będzie miało. I może jeszcze Oman, Jemen, jakieś takie kraje arabskie te najważniejsze. W sumie chyba tyle będzie. Może jeszcze Tymurydzi i Mogołowie dostaną. Mogołowie moim zdaniem nic nie dostaną. Tymurydzi pewnie dostaną troszeczkę. I pewnie tyle będzie z tego wszystkiego.